Siemanko, z tej strony Kamil, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Kolejny raz Battlefield Hardline, gram tutaj na mapce Napad na Bank, a używam broni M16A3. A dzisiaj sobie pogadamy ponownie o niczym. Nie ma żadnych takich nowych informacji na temat Battlefielda Hardline. A to, co było z czwórki, to chyba już powiedziałem. A na początek też chciałbym podziękować bardzo Magikowi za nowe intro. Dzięki Magik. Tak samo dziękuję Ci za zastrzelenie mnie podczas wkładania kosy śmiechowi. Też Ci dziękuję. Ale to był taki dzień, w którym już no chyba 5 czy 6 razy zginąłem podczas zakładania kosy. O, tutaj koleś wpadł. Dzisiaj to jest runda z dzisiejszego ranka. Tutaj widzę, mnie już zapraszają po raz kolejny. Niecierpliwi ludzie. Pozdro Piotruś. Taka informacja dla ciebie, jeżeli nie wchodzę, to znaczy, że nie mam mnie przy konsoli. To chyba logiczne, nie? A jak widzę, to od razu wchodzę. Mam włączone powiadomienia. Żeby nie było. Dobra, tutaj idziemy odnieść kasę już. I tutaj już niedużo mi brakuje, żeby zrobić licencję na tą broń. Mam już 1180, jakoś tak, zabitych. W każdym razie 33 gwiazdki złote. To mi się wydawało, że coś pipczało, dlatego tutaj pobiegłem. Mi się wydawało, że tutaj mają postawione spełniarkę, tak zwane radio. Tutaj, tutaj widzę koleś zawieszony na zlewie. A chociaż chodź, masz kosę między żebra. Tak zapobiegawczo. Niby mam ustawione, żeby mi się same te perki włączały, ale nie działa to tak jak bym chciał. Oczywiście ściana z dymu. Kolejny zabity. O! Ładnie się obróciłeś. Dzięki kolego. Staram się tak skomentować mniej więcej ten gameplay. Nie gram nic na mapkach z działalności kryminalnej. Znaczy z bezprawia, działalność kryminalna. Z bezprawia, bo jak próbuję dołączyć na z szybkiej gry, wrzucam je do pustego serwera. Za każdym razem. Chyba, żebym spróbował podbój, ale podboju nie bardzo chcę grać. Za dużo graczy, za duży Saigon jak na takie małe mapy. To sami wiecie. O, snajperek. Dobrze, że go zauważyłem. Co tam dodatkowo? Kurde, nie mogę się zmobilizować na tego Wiedźmina, żeby coś tutaj dorzucić. Dorzucić. Ale myślę, że coś dam radę zrobić. Kolejna respiarka zniszczona. I co tu mogę jeszcze powiedzieć na tym gameplayu? Tutaj mam oczywiście złoty kamuflaż. Bardzo dużo ludzi z Arabii Saudyjskiej dzisiaj spotkałem, kurde, podczas meczy. Praktycznie w poprzednich meczach 50% co ginąłem, to byli gracze Afryka Północna. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, nie wiem po co. Nie wiem, co oni tutaj robią. I to jest bardzo wkurzające. Gdzie ta regionalizacja? Ja nie wiem. Naprawdę, czy tak trudno zrobić, żeby ludzie z Afryki nie wchodzili na Europę, albo ludzie ze Stanów ogólnie, jakoś konkretną regionalizację, chociaż z szybkiej gry. Chociaż z szybkiej gry to tam trudno powiedzieć, bo i tak ludzie niektórzy wybierają sobie serwery, to i tak jest ciężko. Ale powinno być tak zrobione, że powinni mieć ograniczoną szybkość połączenia. Takie jest moje zdanie. Albo coś w tym stylu, że żeby dołączyć do serwera tylko z szybkiej gry. Ewentualnie ktoś ze znajomych, ale nie wiem, trudno powiedzieć. O, tutaj
tutaj też wiedziałem, że tam ktoś będzie, ale myślałem, że będzie tam z drugiej strony pod schodami, a nie wystawiony na prosto. Jakiś laleczek do mieszczenia. No chodź. No. Już wiemy kto. I co tu mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj musiałem się troszkę położyć, bo apteczki nie miałem już zregenerowanej. I co do perków. Błagam was, zmieńcie je, bo to jest perki, które praktycznie są nieprzydatne. To jest szybsze przygotowanie. Po co to komu? I tak to nie działa tak jak powinno i tak, no to... Nie wiem, ja bym chciał chociaż mieć możliwość. W Battlefieldzie trzecim mieliśmy jeden perk odblokowany. Jeden na osobę i później w pewnym momencie odblokowaliśmy drużynowe, czyli jak się dogadaliśmy z resztą drużyny, mogliśmy mieć cztery perki. W Battlefieldzie czwartym mieliśmy chyba pięć zestawów do wyboru. Czyli jak dobrze pójdzie, zaraz tutaj szybciej odblokujemy podwójne granaty, szybsze bieganie. Ale tu nie, tu zrobili szybsze przygotowanie, nie wiadomo do czego. No tam rozumiem, więcej granatów do ogólnie granatów i do M320 rozumiem. Po co pancerna wkładka jako do dodatkowy perk, ale to tylko dla nielicznych. W tym przypadku teraz jest dla żołnierza dla szturmowca tak zwanego, czyli wcześniej żołnierz wsparcie. I tak, nie wiem, bardzo mi nie pasują te perki. Jest bardzo trudno zdobyć wszystkie podczas jednej rundy. Nawet jeżeli ma runda pół godziny, jest bardzo trudno zdobyć te perki. Wykonujesz zadania drużynowe, ale ciężko. Widzicie, dwa perki, a zostało już 15 minut gram. Dwa perki dopiero odblokowane. No to coś jest nie halo. Ale takie perki jak szybsza wspinaczka czy coś, naprawdę mi nie jest potrzebne. Bo nie każdy z tego korzysta, a jesteśmy do tego zmuszeni. Dobra, szybsze celowanie. Okej, ale kurde. Nie wiem, więcej amunicji, więcej magazynków. Zmieńcie te perki, bo to co jest, chociaż żebyśmy mieli kilka zestawów do wyboru i kolejne, żebyśmy mogli sobie wybrać, to by było już lepiej. Chociaż w sumie, jakby za pierwszym perkiem odblokować szybkie celowanie, to no, jakieś tam, no, następny nie mogłem go zabić. Coś z tymi perkami trzeba zrobić. Tak miało być o niczym, a zacząłem gadać o perkach. Ale mam nadzieję, że ktoś to ogląda i kto mógł poruszyć ten sam temat odnośnie tych perków. O czym jeszcze mogę pogadać? Wczoraj oglądałem materiał Jack Fraga i tam coś mówił o jakichś nowych trybach, które mają wejść do CTI do testowania. Coś jak Król Wzgórza najbardziej mnie tam zaciekawił. Czyli jeden punkt do przejmowania. Ale to by był za duży Saigon. Wyobraźmy sobie podbój z jednym punktem. To jest masakra. Jedyną opcją by było, tak jak Jack mówił, że żeby zrobić ruchomy ten punkt. Że, tylko nie wiem, jakby to miało wyglądać ruchomy. Kiedy zmienia położenie? Co jakiś czas? Czy ogólnie, jeżeli zostanie stracony? To by było dobre. Przeciwnik ma punkt. Jeżeli my go przejmiemy, punkt zmienia położenie. Musimy walczyć o niego od nowa. To by była ciekawsza opcja. Ale najbardziej mi brakuje dominacji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. Dominacji tutaj najbardziej brakuje z tych trybów,
które były w poprzednich częściach Battlefielda. Co bym mógł tam jeszcze dołożyć? Squad Deathmatch, czy ten drużynowy, nie zespołowy, czyli cztery drużyny. Akurat by było dobre, mamy cztery frakcje. To było dobre do zrealizowania. I dość ciekawa opcja. Bo tam jakieś inne wariacje tych trybów, co tutaj są. Czy ja wiem? Trudno powiedzieć, co bym mógł jeszcze tutaj wymyśleć. O, jeszcze kosa na koniec. Masz orzeszku. No niestety, ale dostałem. A runda się już chyba zaraz skończy. Czy jeszcze coś, kogoś zabije? Jeszcze kogoś zabije. Jest zabity. Chodź, orzeszku, chodź. Chodź tam, chodź do tatusia. Chodź, masz jeszcze jedno. Bum. Dziękować. Już jest koniec rundy. Jeszcze tutaj nie wiem, czy już kogoś zabiję, czy nie. Mi się wydawało, że tamten był koniec. Ale chyba nie dam rady już. Muzyczka, 5 sekund pozostało. No i tutaj jeszcze mnie zabiło. Dobra, dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam do lajkowania, komentowania. Czy jak jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał. Na razie, cześć.